Dobra, siemanko, wiem, trochę zarosłem, no niestety, tak bywa czasami, jest godzina, proszę bardzo, no i co, no i może zrobię jakieś pompeczki, co nie? Nie mówię, że będzie tego dużo, ale mam nadzieję, że coś będzie. Cyk. No, trzymaj się w telefonie. Cały miesiąc leżakowania pod kołdrą, tak naprawdę. Ktoś to nazwie jakąś depresją, gdzieś tak usłyszałem. Ja sam nie odbierałem tego może jako depresję, ale jako stan przejściowy do tego, że no, że kiedyś będzie coś innego i będzie to lepiej wyglądało. Będzie lepiej. No, bo przez chwilę byłem bez pracy. Zrezygnowałem sam, bo nałożyło się kilka ciekawych problemów do tego, że myślałem, że zarobię więcej. Tak naprawdę nie zarobiłem nic więcej. Można powiedzieć, że straciłem. Ale to mnie też czegoś nauczyło. I ogólnie no, trzeba się ruszać. Przerwany miesiąc, co mi dał? Dał mi inny tok myślenia. Do mnie jeszcze osoby, które mi pomogłyby tak jakby wyjść z tego stanu, które były, które się interesowały. No i fajnie, że ktoś napisał, że ktoś zadzwonił, że ktoś był osobiście. Wszystko to jest bardzo przyjemne i bardzo potrzebne drugiemu człowiekowi. Ja oczywiście nikomu się nie narzucałem, bo to był mój stan, a nie kogoś. Ktoś po prostu jak tam zauważył, albo gdzieś nie zauważył, a był. To jest to zajebiście fajne. Ale jak wy macie takie problemy, słuchajcie, to się dzielcie nimi. Napiszcie, że jest wam źle, albo czy możemy pogadać. Bo no ja akurat mam tak, że sam sobie przysypiałem całe dnie, budzenie się w nocy, ale ktoś może mieć tak, że właśnie nie będzie przysypiał tych dni, będzie się jakoś źle dopingował, tak mogę to nazwać. O. Także warto wziąć i spytać się kogokolwiek ze znajomych, z bliższych lub dalszych, czy nie chcieliby chwilę porozmawiać, posłuchać tego, co masz do powiedzenia, bo komuś może być to naprawdę bardzo potrzebne, a to jest chwilowy czas tylko, gdzie druga osoba może albo cię wysłuchać, albo podpowiedzieć, co ona by na ten temat zrobiła. Miłego, elo!